Czemu mnie obudziłeś? Ganok, dowódca południowej grupy poszukiwawczej, nie żyje. Dobra nowina. Niech cię Adanos schroni. Weź mój kamień druidów. On wskaże ci ścieżkę prowadzącą do Adanosa, podejmujący decyzję. Mimo wszystko tak nie może być. W ogóle nie powinno nas tu być. Chwilkę się zrelaksuję. Mory nie mają honoru, tak że już wiesz. Tak jakby mało dobrze myśleć problemów. Mory to same kłopoty. Naprawdę myślisz, że... Dobrze ci radzę. Lepiej zważaj na słowa. Dobrze ci radzę. Człowieku, czego chcesz? Z tego będzie jeszcze bardziej iść. Żartujesz sobie? Przydałoby się dać może kaszkę. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Ręka, która ich karmi. Pięść. Gdyby to było takie łatwe. Wszystko jest możliwe. Cóż, oto mamy problem, przestań się obijać. Lepiej się nie wtrącać. No tak, spokojnie. Niech to zawsze się nie lepiej nie zważaj na słowa. O to mamy problem. Żartujesz sobie? No tak, w tej chwili nie mogę niczego stworzyć. Tak jak... Nie wierzę w ani jedno słowo. Lepiej zważaj na słowa. Stać! Ktoś morduje naszych ludzi! Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię na oku. Wiem, człowieku, wiem. Ale nadal mi się to nie podoba. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Szaman Grompel nie żyje. Wspaniała nowina! Z radością ci za to zapłacę. Niektóre problemy same się rozwiązują. Wyzwiesz teraz Umbraka na pojedynek? Tego z pewnością. Wcześniej jednak muszę załatwić sprawę niewolników. Sam mógłbym ci to powiedzieć. Jasne. Mimo wszystko tak nie może być. Jakbyśmy nie mieli dość problemów.
Proszę, przyniosłem ci kamień druida Runaka. Właśnie tego szukałem. Ten kamień zawiera tajemnicę mocy druidów. Teraz będziemy się mogli skuteczniej bronić przed tymi dzikusami. Dobra robota, Mora. Oto twoja nagroda. Uważaj, bo zatrzesz wszystkie ślady. Co tu się stało? Też bym chciał to wiedzieć. Jeszcze kilka dni temu na farmie wszystko grało. Mieszkało na niej gdzieś ze 4 wieśniaków. Teraz ich tu nie ma, a farma jest kompletnie zdemolowana. Kto mógł to zrobić? Gdybym wiedział, już bym mu siedział na karku. Na zachód stąd jest jaskinia. Widywałem tam różne bestie.
Wyglądały na bardzo niebezpieczne. Może to ich sprawka. Mógłbym zbadać dla ciebie tę podejrzaną jaskinię. Więc zrób to. Pewnie będzie trzeba zabić wszystkie napotkane tam istoty. Nie pozwól się pożreć. W jaskini na zachodzie znalazłem stado tygrysów szablozębnych. Były bardzo niespokojne. Ten bałagan na farmie chyba nie był ich sprawką. Cholera, a już miałem nadzieję, że unikniemy komplikacji. Komplikacji? Co masz na myśli? Ostatnio w lasach na północy widuję gońców leśnych. Nie byłbym zaskoczony, gdyby to oni dokonali tych zniszczeń. Sądzisz, że gońcy mogliby zrobić coś takiego? Nie lekceważ ich. Potrafią się posługiwać bronią. W większej grupie stanowią ogromne zagrożenie. Co mam zrobić? Na czele gońców zwykle stoi druid. Dowiedz się, czy to on kazał zaatakować farmę. Jeśli tak, zabij go. Orkowie sądzą, że zniszczyłeś farmę w pobliżu Trellis. I mają całkowitą rację. Ludzie pracujący dla orków, tak jak tamci farmerzy, utrudniają innym życie. Nie mogę stać bezczynnie i patrzeć, jak ludzie pozwalają się zniewalać, byle tylko przedłużyć nieco swą nędzną egzystencję. Lepiej zdechnąć, niż zostać sługusem pomiotu Beliara. Nie spocznę, póki te nasiona zła nie znikną z naszych lasów. Thank you.
to druid Thorn zrównał farmę z ziemią i zabił wszystkich wieśniaków. Co za świnia. Podejrzewałem go o to. Dobra robota. Masz tu trochę złota. Mam nadzieję, że zabiłeś Thorna. Nie. Niedobrze. Będę się tym musiał zająć. Masz jeszcze coś do zrobienia. Jestem pewny. Sam się o to prosiłem. Nie daj się!
A masz! Tobie już podziękujemy, paskudo! Hej, nieznajomy. Słyszałeś coś o buntownikach z Nemory? Czego chcesz od buntowników? Byli tu kilka dni temu. Z chęcią poszedłbym z nimi. Mam już dość pracy na tej farmie. Lepiej żyć na wolności, niż w orkowej niewoli. Co wiesz o Nemorze? Nemora to obóz buntowników na zachodzie. Ci goście są naprawdę dobrze zorganizowani. Wiesz, gdzie leży Nemora? Byłem kiedyś w tamtej okolicy. Obserwowałem buntowników przez wiele dni. Ale nigdy nie miałem odwagi, żeby im się pokazać. I bardzo tego żałuję. Nie wrócę tam już więcej sam. Udam się z tobą do Nemory. Zrobiłbyś to dla mnie? Nareszcie mogę zapomnieć o tej farmie. Czeka mnie żywot buntownika. Myślisz, że pozwolą mi się przyłączyć? To się okaże. Dobrze. Daj mi znać, kiedy wyruszamy. Co robisz na mojej farmie? Jeśli przybywasz po daninę, możesz o niej zapomnieć. Buntownicy wszystko splądrowali. Nie ma już nic, co mógłbyś zabrać. Buntownicy zaatakowali bezbronnych obywateli? Te obiboki chowają się po lasach, żeby uniknąć uczciwej pracy. Jak zapłacicie orkom daninę, jeśli nic wam nie zostało? Na razie orkowie mają inne zmartwienia. O ile mi wiadomo, długo tu nie zostaną. Wkrótce asasyni wszystko przejmą. A wtedy karty zostaną rozdane ponownie. Asasyni chcą przejąć krainy centralne? A co ja tam wiem? W każdym razie widziałem tu ostatnio więcej asasynów niż orków. Pustynia Warant zaczyna się niedaleko stąd, na południu. Sam zobacz, jakie wspaniałe budynki tam wznieśli. Nie wierzę, że orkowie pozwalają im robić to, bo ich lubią. Sądzę, że orkowie się ich boją. Chyba ci nie przeszkadza, że kręcą się tu orkowie. Jest mi obojętne, dla kogo pracuję. Dla królów lub orków żadna różnica. Krainy centralne zawsze mają jakiegoś władcę. Co z daniną? Mówiłem ci już, że zaatakowali mnie buntownicy. Nonsens. Buntownicy atakują orków albo ich najemników, ale nie farmerów. Skoro tak twierdzisz? Dwa dni temu buntownicy przybyli tu z zachodu. Ich przywódca nazywał się Hengli albo coś w tym stylu. Przetrząsnęli całą moją farmę i zabrali wszystko, co tylko znaleźli. Gdzie Hengli zabrał twoje złoto? Wrócili na zachód, skąd przyszli. Pokaż mi swoje towary.
Kolejny najemnik. Nam też zamierzasz sprawiać problemy? Znikaj stąd! Dość już wycierpieliśmy. Uspokój się, chłopcze, albo dam ci nauczkę. Dalej! Nie boję się ciebie! Spokojnie, dzieciaku. Nie szukam kłopotów. Twoje szczęście. Doprawdy. Żaden sługa nie odezwałby się do mnie w ten sposób. Sługa? Nie jestem sługą. Mam znajomości na wysokich szczeblach. Kto? Na przykład orkowie na wykopaliskach świątynnych. Kto konkretnie? Nadzorca? Tak, tamtejszy nadzorca. Jak się nazywa? A czemu miałbym pamiętać? Ci wszyscy orkowie wyglądają tak samo. Nie wierzę w ani jedno słowo. Naprawdę? Pracowałem dla orków w świątyni. Moja łopata musi gdzieś tam leżeć. Doprawdy? Rozejrzyj się, jeśli mi nie wierzysz. A co z tego będę miał, jeśli znajdę tę twoją zardzewiałą łopatę? Jeśli przyniesiesz mi łopatę, powiem ci, jak możesz zdobyć dużo złota. Naprawdę? To się robi coraz bardziej niedorzeczne. Hej! Może jestem lekkomyślny, ale na pewno nie jestem kłamcą. Jasne? To się okaże. Pewnie przybywasz po daninę, co? Ale nie mogę ci zapłacić, bo dranie wszystko ukradły. A niech to! Zobacz! Znów tu są! Nic wielkiego. Pokazałeś mu! Albo ty, albo ja! Ci cholerni złodzieje pozbawią mnie całego majątku! Skąd się biorą te cholerne gobliny? Nadciągają z północy i kradną wszystko, co tylko się da. Gdzieś w pobliżu rzeki musi być ich gniazdo. Chciałbym, żeby ktoś je znalazł i zrobił z nimi porządek. Wtedy mógłbym wreszcie pracować w spokoju. Co z twoją daniną? Danina, którą miałem przekazać Trelis, została skradziona. Cholerne dranie. Pokaż mi swoje towary. I nosie. Tylko przestań się obijać. Daj mi moc życiową. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Lepiej się nie wtrącaj. Jasne. Mimo wszystko tak nie może być. Dobrze ci radzę. Robi się coraz gorzej. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy.
Nie, proszę, nie rób mi krzywdy. To nie byłem ja. Spokojnie, chcę się tylko rozejrzeć. Chwała Inosowi, a ja myślałem... Coś jest z tobą nie tak. Spędziłem całe życie na tej farmie. Nigdy jej nie opuściłem. Nic nie wiem. Słowo. Oczywiście. Obaj będziemy mieć kłopoty. Wyglądasz na silnego wojownika. Chyba jesteś też właściwą osobą, żeby pomóc mi z jaskiniami poniżej mojej farmy. Co się dzieje w jaskiniach obok twojej farmy? Od dłuższego czasu dobiega stamtąd to straszne pochrząkiwanie. Podejrzewam, że zadomowiły się tam jakieś stworzenia. Oka przez to zmrużyć nie mogę. Kto tu jest szefem? Orkowie są szefami. Zrobili z nas dojne krowy. Podejrzewam, że nie zabili nas tylko dlatego, że ktoś musi się zajmować hodowlą zwierząt. Gdyby nie my, zdechliby z głodu. Co tam na twojej farmie? Gdybym nie musiał płacić co miesiąc takiej daniny, wiodłoby mi się znacznie lepiej. Jak wysoka jest danina, którą płacisz orkom? Co miesiąc są 1000 złotych monet. Udało mi się zgromadzić złoto, ale nie miałem odwagi opuścić farmy. Przede wszystkim chcę się dowiedzieć, co jest nie tak z tymi jaskiniami. Zajmę się tymi pochrząkującymi stworzeniami w jaskiniach. Idź i raz na zawsze pozbądź się ich gniazd. Pokaż mi swoje towary.